meravigliosa e bella Roma quando è sera. W ciągu wieków, kiedy tutaj papieże na początku IV wieku zamieszkali wokół tej bazyliki, którą Konstantyn Wielki kościołem wzniósł, powstał cały tak zwany stary patriarchat, to znaczy tam, gdzie mieszkał patriarcha, biskup Rzymu, pałac apostolski. To, co dzisiaj w Watykanie możecie zobaczyć, co wczoraj oglądaliśmy, kiedyś tutaj było. Jak wam powiedziałem, papieże mieszkali tutaj przez długie wieki. Z tego starego patriarchatu, który w ciągu wieków niestety uległ wielokrotnie zniszczeniu, trzęsienie ziemi, pożary i różne inne sytuacje, zostało bardzo niewiele. Właściwie jeden tylko budynek, do którego my właśnie pójdziemy. Proszę Państwa, w tym jednym budynku zostały dwie bardzo ciekawe rzeczy. Pierwsze to kiedyś prywatna kaplica papieży, kaplica patrona miasta, świętego Wawrzyńca, którą nazywano w ciągu wieków Święte Świętych. W Starym Testamencie Święte Świętych to było małe pomieszczenie świątyni Salomona, do której tylko mógł wejść najwyższy kapłan. I to raz w roku praktycznie. W Nowym Testamencie, tu w Rzymie, Święte Świętych, co oznaczało, że coś musi być nadzwyczajnego w tej kaplicy. Co było nadzwyczajnego, proszę Państwa? W tej kaplicy, która była prywatną kaplicą papieży w ich pałacu, gdzie oni właściwie tylko celebrowali msze i od czasu do czasu jacyś dostojnicy, którzy mieli okazję z papieżem się spotkać, w małej kaplicy, proszę Państwa, w tej kaplicy zgromadzono tak wiele relikwii różnych świętych, przedziwnych relikwii, proszę Państwa, na przykład sofę, na której Pan Jezus, leżąc jak Grek, proszę Państwa, spożywał ostatnią wieczerzę. Żebyście wiedzieli, jakie relikwie, okej? Okay? To była najsłynniejsza relikwia, ale relikwie kości różnych świętych, na przykład. Było tak dużo tych relikwii, tak wiele odpustów z tymi relikwiami było związanych, że pomyślcie, gdybyście mieli w tamtych czasach szczęście wejść do tej kaplicy, 6 milionów lat odpustu od razu skasowali, otrzymujecie. 6 milionów lat mniej w czyśćcu. Wiecie, że odpusty są po to, żeby skasować kary za grzechy. Znaczy, jak nawet jeśli zostaniecie zbawieni, to trafiacie zazwyczaj od razu do czyśćca, ale, bo wszyscy prawie jesteśmy jakoś tam skalani, musimy odpokutować za nasze grzechy. Kiedyś liczono to na dni i lata. 6 milionów lat odpustu, ludzie drodzy. Zwykle cała kara od razu. Tylko odpust zupełny był lepszy. A kiedyś zdobyć odpust zupełny, to trzeba było się napocić i napracować, żeby coś takiego zrobić. Pójdziemy do tej kaplicy, zerkniemy na nią, ale tylko przez szybkę, przez kratę. Dzisiaj mnóstwo tych relikwii już nie widać. Tej sofy nie zobaczycie na przykład, bo ją usunięto czasem. Prawdopodobnie oczywiście była podrobiona, średniowiecze podrobiała niestety relikwie, tworzyło relikwie. Ale, żeby dojść do tej kaplicy, proszę Państwa, która jest jakby na pierwszym piętrze, można by do nich dotrzeć po słynnych, świętych schodach. I miejsce, do którego dzisiaj idziemy, to już się nie nazywa Pałac Papieża. Nazywa się Sanktuarium Świętych Schodów. Co to są te święte schody? Proszę Państwa, mówi podanie chrześcijańskie, legenda chrześcijańska, że matka Konstantyna Wielkiego, święta Helena, zrobiła pielgrzymkę do Palestyny. I to fakt historyczny. Ale później, proszę Państwa, zaczyna się mnóstwo ciekawych legend z jej pobytem w Palestynie związanych. Że ona zaczęła szukać pamiątek Panu Jezusie. Między innymi odkryła krzyż Chrystusa na Golgocie. Gwoździe, koronę cierniową, gąbkę, którą podano ocet Jezusowi. Zdobyła jeszcze palec świętego Tomasza, proszę Państwa. Belkę z krzyża z dobrego łotra, a nawet napis z krzyża w trzech językach. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że wszystkie te relikwie, dopiero co wymieniłem, są do dzisiaj pokazywane w Rzymie. Kilometr stąd jest Bazylika Świętego Krzyża Jerozolimskiego, gdzie jest kaplica relikwii świętej Heleny, to znaczy właśnie tych relikwii, które ona znalazła. Tak była kiedyś znana, żeby tam kolejki kilometrowe do niej. Dzisiaj żaden turysta tam się prawie nie pojawia. Oprócz tych najbardziej zainteresowanych zabytkami. Nawet grupy pielgrzymkowe tam nie jadą. Niesamowite. Ludzie nie zapomnieli o tym, co w przeszłych wiekach było wielką świętością. Ale oprócz tych
rzeczy związanych z krzyżem, święta Helena, proszę Państwa, miała nakazać też wymontować z dawnego pałacu namiestników rzymskich. Palestyna była, proszę Państwa, właściwie okupowana przez Rzymian. Coś jak dzisiaj Irak czy Afganistan przez Amerykanów, okej? Był pałac Piłata. Wiecie, że Ewangelia mówi o tym, że Piłat zanim skazał go na śmierć, bo tak żądali Żydzi, najpierw go kazał wybiczować. Po biczowaniu pokazał go ludowi. Oto człowiek, co mam z nim uczynić? Żydzi, na krzyż z nim. Gdzie to się zdarzyło? Legendy mówią, że na tych właśnie schodach. Dlatego kazała te schody wymontować z tego pałacu, kamienne schody, przywieźć do Rzymu i one dzisiaj prowadzą wprost do tej świętej kaplicy. Więc widzicie, dwa motywy, że tak powiem, żeby to miejsce zobaczyć. Ale uwaga, po tych schodach można by wejść do góry, do tej kaplicy, ale tylko na kolanach. 28 stopni, dzisiaj przykrytych deskami, już te deski są wytarte, bo w ciągu wieku wie, wytarto porządnie. Uwaga, kto nie chce, nie może, nie jest w stanie, nie ma obowiązku. Obok tych schodów świętych są jeszcze cztery ciągi schodów do góry normalnych. Okej? Okay? Zachęcam wszystkich, żeby przynajmniej na nogach weszli spokojnie, na kolanach może czasu nie będzie, żeby zerknąć przynajmniej do tej kaplicy świętego miejsca dawnego Rzymu. Quanto sei bella Roma, quando è sera, quando la luna si specchia dentro il fontanone.